czyli tym, że przeżyli, więc nie było chyba czasu za bardzo na narzekanie. Owszem, co jakiś czas były wspomnienia wojenne, ale najczęściej dzieci przepędzano, bo te wydarzenia były zbyt chyba straszne w mniemaniu rodziców, żebyśmy tego słuchali. A często chodziło pewnie o to, żebyśmy nie wynieśli czegoś z domu, co może nie było zgodne z linią państwa, polityki państwowej. Szkoła podstawowa w moim wypadku już była luźniejsza. Minął mnie ten okres stalinizmu i apeli jakichś śpiewów, pieśni typowo pionierskich czy innych. Względnie spokojnie to przeszło. Szkoła średnia z internatem w moim wypadku. No cóż, tam była kwestia już chociażby chodzenia do kościoła, co zapamiętałam. We wrześniu w klasie pierwszej, bo tak to się liczyło w tej szkole pięcioletniej, chodziliśmy do kościoła w niedzielę, bo oczywiście nauka trwała przez 6 dni w tygodniu, a nie tak jak 5 teraz. Gdzieś po miesiącu zakazano nam tego chodzenia, no więc chodziliśmy albo wyskakiwaliśmy przez okno rano przed ciszą jeszcze, albo też po południu wprowadzono mszę. No i jakoś sobie z tym radziliśmy. W szkole kwestie światopoglądowe były już wtedy względnie jakoś tak traktowane spokojnie. Gdzieś tam raz czy drugi wychowawca pytał, kto chodzi do kościoła, ponieważ to było liceum pedagogiczne, więc chodziło o to, żeby nauczyciele później w swojej pracy kształtowali ten materialistyczny pogląd na świat, a więc wiara, wyznawanie wiary to czynne, nie było dobrze widziane. No więc kiedy nas zapytał w klasie liczącej 44 osoby wtedy, kto chodzi do kościoła, wstali wszyscy. Cała klasa, chociaż mieliśmy kolegę, który absolutnie do tego kościoła nie chodził, ale taka solidarność była, za co go cenię do tej pory zresztą. No i tak to szło. Owszem, jak byłam w początkowych klasach, to w pierwszej, drugiej, to była o tym mowa w internacie, że no w piątej klasie trzeba się zdeklarować, może wstąpić do partii. I tak pamiętam, że tych piątoklasistów, o ten wstąpił, tamten. Ale kiedy ja kończyłam już później to liceum, problemów takich nie było i nikt nie zająknął się w tej kwestii wstąpienia w te szeregi PZPR-u. Kwestie materialne. Tak jak mówiłam, w domu było skromnie, bo zarobki ojca były małe, niewielkie, ale korzystałam ze stypendium, co dzisiaj jest dość rzadkością. Przez większość czasu, przez większość nauki w szkole średniej dostawałam stypendium pełne. Opłata za internat wynosiła chyba 385 zł, ja dostawałam 360. Także w zasadzie, ponieważ nam były ferie czy coś, w zasadzie to stypendium mi wystarczało na pokrycie tych opłat. Oczywiście stypendium otrzymywałam z racji tej trudnej sytuacji materialnej w domu, no i dobrych wyników w nauce, to przyznaję. To też się liczyło. Znalezienie pracy później po skończeniu, ponieważ skończyłam liceum i nie zdecydowałam się na studia, ponieważ młodsza siostra akurat kończyła szkołę podstawową i miała iść do średniej, co się wiązało znowu z pewnymi opłatami. No to ponieważ miałam zawód, wyszłam z założenia, że należałoby zacząć samodzielne życie, żeby nie być ciężarem dla rodziców.
A studia później studiowałam zaocznie, także uzupełniłam to. Wcześniej, jeżeli chodzi o nauczycieli, były nakazy pracy. A więc gdzieś tam w tej piątej klasie przyjeżdżali, można by powiedzieć dzisiejszym językiem, jacyś tam menadżerowie, wtedy delegaci z poszczególnych województw i gdzie były braki nauczycieli, no i tam zapraszali, w cudzysłowie, bo to było takie zaproszenie trochę na siłę. Wiem, że na przykład gdzieś tam przed 5 laty, 5 lat wcześniej przede mną, większość klas absolwentów poszła gdzieś tam w okolice Szczecina czy to Olsztyna, czyli na ziemię odzyskane, ponieważ tam były braki. W moim wypadku już tego nie było, ponieważ tutaj na terenie powiatu tomaszowskiego już względnie było nasycenie, jeżeli chodzi o pracę w szkołach. I proponowano mi, dla mnie one, te placówki nie były takie zbyt interesujące. Zdecydowałam się na sąsiedni powiat lubaczowski. Tam znalazłam miejsce, gdzie przede mną szukałam pracy, gdzie można było mieszkanie dostać przy szkole. I takie znalazłam. Też na wsi. Także, bo inaczej trzeba było wynajmować na wsi gdzieś, a warunki życia na wsi to były kiedyś naprawdę bardzo trudne. Jeszcze wrócę, w piątej klasie była praktyka dwutygodniowa, byłam na wsi, mieszkałam u koleżanki rok starszej, którą znałam z liceum, w domu dwuizbowym. Mieszkała kobieta i ona, wspólna kuchnia z tego pokoju, który zajmowała ta koleżanka, korzystała również gospodyni. Także, że to był, oczywiście nie ma mowy o wodzie, o łazience, o kanalizacji, nic z tych rzeczy. No. Także tak to wyglądało, no, ale jakoś można było funkcjonować. Byliśmy młodzi, więc nie dokuczało zimno czy mrozy i tak dalej. Jeżeli chodzi o zaopatrzenie sklepów, no to na wsi był najczęściej jeden sklep, gdzie było przysłowiowe mydło i powidło, ale żeby kupić na przykład jakieś mięso, kiedy już pracowałam, musiałam jechać do powiatowego miasta. I to najczęściej, kiedy po południu jechałam, to tam już prawie nic nie było, bo wszystko zostało wcześniej wykupione. Więc ratowałyśmy się, kupując jakiś drób na miejscu u kobiet wiejskich. No co, lata 70., względna jakaś tam stabilizacja, no można było jakoś. Ponieważ później pracowałam w szkole, gdzie była stołówka, w szkole średniej stołówka, internat stołówka, więc korzystałam, wtedy można było o tyle. To wygodniej było, bo korzystać można było z obiadów na przykład, co było dla nas ogromnym udogodnieniem, bo nie trzeba było o to wszystko się starać. Natomiast co jeszcze? Te kwestie przynależności partyjnej, ponieważ ja też nie miałam zamiaru awansować, to mnie nie interesowało. Owszem, gdzieś tam jakiś pan instruktor przyjechał w pierwszym roku pracy, pytał delikatnie, czy bym czasem nie wstąpiła do partii. Powiedziałam, że jeszcze jestem zielona, ponieważ młoda, dopiero zaczęłam pracę. No i jakoś to tak się rozmyło. Spokój, więcej już do tego nikt nie wracał. Natomiast wyjazdy za granicę w moim wypadku. To były już w latach 70. zorganizowane wycieczki gdzieś tam i to tylko na wschód, czyli do Związku Radzieckiego najczęściej, czy do tak zwanych demoludów. Bo prywatnie to by z tym łączyły się dość duże trudności. No i jest jeszcze kwestia
tego zaproszenia, które trzeba było gdzieś tam od kogoś otrzymać z zagranicy, stąd ze wschodu również, a czego w moim wypadku nie chciałam się tego załatwiać, no to zresztą to mnie nie interesowało za bardzo. No ale byłam, przyznaję, na wycieczce w Moskwie w latach 70., akurat w czasie w Moskwie i w Leningradzie ówczesnym, wtedy, gdy w Polsce były wydarzenia w Radomiu i Ursusie. No i bo to tam akurat dowiedzieliśmy się, któryś z pilotów nam powiedział, chyba już w Wilnie, że u was coś tam się dzieje, bo podwyższono ceny na cukier. No, a do Związku Radzieckiego jeździło się po złoto przede wszystkim, żeby coś tam kupić, natomiast, ale w zamian trzeba było coś sprzedać, no więc można było sprzedać te peweksowskie dżinsy, oczywiście z zarobkiem, no i gdzieś tam dostać ten jakiś złoty pierścionek, bo jeden można było przewieźć przez granicę pod warunkiem, że się w tamtą stronę też jakieś złoto na ręku miało. Także kontrola celna była dość dokładna. No, ale to wszystko przyjmowaliśmy jako normalne, tak wtedy to wyglądało. Natomiast tak, jeżeli chodzi o zaopatrzenie, no było przaśne, no to wszystkie rzeczy, tego nie było dużo, nie było wyboru, no ale ponieważ nie znaliśmy innych możliwości, innych sytuacji, jeżeli ktoś, jak czytam w tej chwili wspomnienia Agnieszki Osieckiej, jak ona wyjeżdżała czy do Anglii, czy do Stanów, jeżeli miała porównanie, to mogła narzekać. No ja takiego porównania nie miałam. Jeżeli byłam w Moskwie, czy w Leningradzie w sklepie i wchodziłam na przykład do sklepu spożywczego, no jeszcze jako tako, ale do jakiegoś tekstylnego, jak to, no to zapach mnie odstręczał, taki jakiś specyficzny, który cofał go. No, ale tak było, no i tyle. U nas rzeczywiście w tych latach 80., kiedy weszły kartki, zaczęły się braki, prawda, każdy z nas mógł kupić odpowiednią ilość mięsa, cukru, czekolady, to były już wyroby czekoladopodobne, bo nie było typowych czekolad. No to było rzeczywiście kłopotliwe. Akurat mieszkałam naprzeciw sklepu gminnej spółdzielni tekstylnego, kiedy był ten głód towarów. No i były kartki, no ja miałam mogłam kupić buty raz na jakiś tam chyba rok czy coś tam, no to trzeba było te buty kupić przecież. Więc kolejki się ustawiały. No to był, czy obojętnie, to akurat pamiętam takie kolejki gdzieś z listopada albo grudnia, w każdym razie pogoda pieska, a ludzie przez noc stali, no bo jutro ma być towar, więc trzeba coś kupić, trzeba te kartki zrealizować. Dochodziło do śmiesznych sytuacji, no bo każdy dostawał na tej kartce, miał tam jakąś ilość, załóżmy, papierosów. No ja tych papierosów nie paliłam, ale kupowałam wtedy, ponieważ mogłam to komuś przekazać, czy to w formie zamiennej, czy w formie prezentów dla palacza, który to była rzecz bardzo oczekiwana, bo mu ta ilość, którą on dostawał ze swojej kartki, najczęściej nie wystarczała. Było to utrudnienie ogromne, rzeczywiście. No, ale przeżyliśmy. No, przeżyliśmy ciężko, na pewno ogłoszenie